Siemanko, będzie w kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj zaczynamy serię, można powiedzieć, z tych SBC, które trzeba zrobić na samym początku gry, gdy się tylko ją dostaje i już uzbiera wystarczającą ilość monet. Żeby je zrobić, w tym roku jest to troszeczkę inaczej, ponieważ dostajemy na sam początek paczek powitalnych, więc jest to troszeczkę cięższe, może po prostu dłuższe, żeby uzbierać ilość monet, żeby zrobić te SBC. I dzisiaj zaczniemy sobie od hybryd ligowych. W kolejnym odcinku będą hybrydy i narodów lub hybrydy narodowe, to w zależności, które po prostu zacznę robić. W tym roku wydaje mi się, że są paczki troszeczkę lepsze jak w poprzednich latach i do tego są tańsze te SBC. Przede wszystkim dlatego, że nie ma już pozycji, zmiany pozycji, które kosztowały po 5000, a nieraz trzeba było to robić przy SBC. Teraz pozycje zmieniają się same, więc jest to dużo, dużo tańsze w tym roku. Oczywiście do każdego wam pokażę opcję tego, jak to ja zrobiłem i też przypominam wam, że na Foodbinie macie opcję do zrobienia i nie sugerujcie się tym, co jest zazwyczaj na Foodbinie, bo zazwyczaj nie jest to... Niektóre z tych kart są sprite fixingowane, więc są po prostu dużo droższe niż na Foodbinie jest napisane, ale na Foodbinie oczywiście możecie sobie wzór jakby danego SBC sobie zobaczyć, tak jak mówię to co roku. Także co, każdego zawodnika po kolei wam tutaj pokażę. Ja robiłem to jak najtaniej dla siebie. Da się to zrobić jeszcze taniej, bo jak widzicie, kupowałem zawodników po 200 monety, żeby zrobić to, szczerze mówiąc, tak jak najszybciej, a nie jak najtaniej, bo można tych zawodników sobie wylistować spokojnie po 150 monet. Większość tych kart też miałem w klubie, ale to SBC jest bardzo, bardzo proste. Tutaj potrzeba tylko 15 zgrania, więc to każdy sobie na pewno zrobi bez problemu. I tu jest złota paczka piłkarzy premium. I w tym roku zrobimy tak, że będę każdą paczkę otwierał na bieżąco po zgłoszonym SBC i zobaczymy, czy w tym roku uda się coś fajnego trafić na sam początek gry. A potem jeszcze po zrobionych hybrydach ligowych pokażę wam, dlaczego mam teraz ponad 90 tysięcy monet, ale to przejdziemy później, bo naprawdę stało się coś bardzo fajnego. Zobaczmy, co będzie w pierwszej paczce za 25 tysięcy. Jest Chorwacja, SO i jest to Gwardiol chyba. Nie wiem, czy jest on bardzo dużo wart, ale jest to na pewno karta, której można używać w przejrzystych tygodniach gry, więc pierwszy naprawdę bardzo dobry traf. I zobaczmy, ile Gwardiol jest wart? Około 20 tysięcy. Więc naprawdę, pierwszy fantastyczny traf, który tak naprawdę zwraca nam całość tego SBC, bo całość hybryd ligowych kosztuje w tym momencie właśnie 20 tysięcy. I teraz wam to dokładnie pokazuję. Całość, żeby zrobić, jest 20 tysięcy, a Gwardiol jest wart ponad 20. Oczywiście jest to karta niewymienna, ale jakby koszt jest zwrócony. To SBC, które zrobiliśmy przed chwilą, było warte niecałe 3 tysiące, więc naprawdę w tym roku SBC z hybryd są niesamowicie opłacalne. Link do tego wam zostawię w komentarzu. Każdy będzie sobie mógł zrobić, jak ktoś nie był jeszcze na Foodbinie, jak ktoś jest nowy i tak dalej, to tutaj klikacie sobie na gotowe zadania i tutaj macie mnóstwo do wyboru. I tak jak mówiłem to w poprzednich latach, też teraz mówię, najpierw sobie zobaczcie, czy każdy zawodnik jest dostępny, jak klikniecie sobie na jakiś skład, to najpierw sobie poszukajcie tych zawodników wszystkich, czy są dostępni po tej cenie, która jest tutaj napisana. I potem zacznijcie ich kupować, bo nieraz jest tak, że kupicie cały zespół, a jedna karta będzie wam potrzebna do zgrania, a będzie on price fixingowany na jakieś, nie wiem, 6 czy 7 tysięcy, więc naprawdę najpierw zobaczcie, czy cena jest aktualna na w konsoli, czy tam na PC-cie, a nie na Foodbinie. Dobra, także to do klubu. Jestem naprawdę bardzo zadowolony, że środkowego obrońcę razem do duetu z kartą ewoluowaną przeze mnie, ale to też pokażę wam w dalszej części odcinka prawdopodobnie, będę już duet na pierwsze tygodnie FIFA. Kolejne SBC jest 7-milowe buty i to też jest koszt jakieś 5 tysięcy. To zrobiłem w ten sposób, też mam kilka kart tutaj na pierwszym właścicielu i od nich sobie tak naprawdę zacząłem. Austriacy, dużo jest bardzo Austriaków w tej edycji, więc na pewno będą przydatni do SBC również w tym roku. Zgłaszamy i tu jest paczka za 25 tysięcy z samymi rzadkimi kartami. Szczerze mówiąc, jedna z mniej ulubionych moich paczek. Rzadko, naprawdę bardzo rzadko kiedykolwiek coś nie trafiam. Minimalna cena 81, zobaczmy, czy coś będzie. Są Niemcy, SPD, raczej kimś to nie będzie, Wolfsburg i raczej będzie chyba Arnold 81, więc tutaj fatalnie. Jest jeszcze Pepe i Okafor, no tutaj paczka praktycznie cała leci na Quicksel. Dobra, lecimy do SBC 9 Żyć. I tutaj potrzeba jest 9 lig i minimum 6 złotych zawodników i ogólna cena minimum 80. I też przypominam wam, w zależności od tego, jaka pora roku jest, gdy to robicie, możliwe jest, że jakieś SBC jest aktualnie, czy jakieś zadania snowe, gdzie potrzeba na przykład zawodniczek z ligi włoskiej, czy z ligi hiszpańskiej, tak jest to teraz. Ja to sobie uzupełniłem chyba dzień wcześniej, jak wyszło zadanie snowe, gdzie potrzeba zawodniczek właśnie z ligi hiszpańskiej i one są teraz troszeczkę droższe prawdopodobnie, więc też to SBC może być czasami troszeczkę droższe, w zależności od tego, jakie SBC jest aktualnie dostępne i jakie są zadania, więc najpierw, tak mówię,
posprawdzacie sobie wszystkie ceny i później dopiero skupujcie. I tutaj jest paczka za 45 tysięcy, więc tutaj już liczę, że coś fajnego będzie. Może pierwszy lockout dzisiaj w odcinku, to by było coś naprawdę bardzo fajnego. Zobaczmy. Jest Francja, jest środkowy obrońca i czy to będzie Kimpembe? Tak jest! Słuchajcie, to jest duet na pierwsze tygodnie gry. Kimpembe 82. Nie wiem, czy on jest tak OP jak w poprzedniej FIFA, ale to jest naprawdę fantastyczny traf. Obok niego w paczce nic nie ma, ale ja jestem w 100% zadowolony z Kimpembe, który jest wart ponad 30 tysięcy, więc sam Gwardiol i Kimpembe ponad 50 tysięcy warci. Wow, jest naprawdę, naprawdę dobrze. I słuchajcie, lecimy do ostatniego SBC z hybryd ligowych. Jest to pierwsza jednostka i tutaj użyłem sobie Hiszpanów i jednego Austriaka, dwóch Austriaków i jeden Foder, po prostu jakąkolwiek kartę. To jest sobie dacie 77 rzadką, to będziecie mieli tutaj zrobione, więc pokażę wam po kolei. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo tanie są w tym roku hybrydy ligowe i myślę, że hybrydy narodowe, hybrydy Ligi Narodów również. Jeszcze ich nie patrzyłem, szczerze mówiąc, ale z tego co widziałem na Fubinie, też koszt jest mniej więcej taki sam, więc naprawdę świetne SBC w tym roku. I jeszcze lepsze to, że paczki są dużo lepsze jak w poprzednich latach. Szkoda tylko tyle, że są one niewymienne. Także zgłaszamy i tu jest paczka za 50 tysięcy za to i za ukończenie jest paczka za 100 tysięcy, więc naprawdę liczę, że może pierwszy podwójny lockout uda się trafić. Tak jak mówiłem, hybrydy narodowe prawdopodobnie będziemy robili w sobotę albo w niedzielę, jak to oglądacie w momencie wyjścia tego odcinka, czyli w czwartek. Także zobaczmy, czy będzie coś w paczce za 50 tysięcy, minimalna ocena 83. Zobaczmy, czy będzie coś lepszego niż Kimpembe i Gwardiol. Są Niemcy SPD i jest to chyba Kimmich. Tak jest, 88 Kimmich. Paczki za hybrydy ligowe, naprawdę świetne. Zobaczmy, czy obok niego coś jeszcze. Oczywiście lockoutu nie ma. Jest zawodniczka z Arsenalu, zawodniczka z Bayernu, ale nic więcej do grania raczej nie ma poza kim. Dobra, także to do klubu i lecimy z ostatnią paczką za hybrydy ligowe, ale to nie będzie koniec odcinka, bo jeszcze mam wam do powiedzenia co, dlaczego mam 90 tysięcy monet, ale zobaczmy, co będzie w paczce za zakończenie hybryd ligowych. Paczka za 100 tysięcy jest Walia SP, to będzie na pewno jakaś kobieta z MLS-u chyba. Ale bez lockoutu. W paczce za 100 tysięcy? Szkoda. Bo paczka naprawdę bardzo fajna. Ale dalej w paczce może być coś, co jest grywalne, niżej ocenione. Ale raczej nie. To jest naprawdę fatalna paczka za 100 tysięcy. Absolutnie nic tu nie ma, co by było użyteczne. Ale i tak, naprawdę ja jestem zadowolony z tego, co trafiłem, bo środkowych obrońców mam, tak mówię, myślę, że do listopada, nawet do grudnia mogę tych środkowych obrońców na spokojnie używać. I teraz jeszcze cofamy się o parę dni i zobaczcie, co udało mi się trafić w mojej, nie wiem, drugiej, może trzeciej paczce z podglądem w tym roku. Lewy obrońca z Francji, AC Milan, i udało się trafić Theo Hernandeza, który jest wart chyba jakieś 130 tysięcy, czy był w momencie, gdy go trafiłem, więc naprawdę, to jest zdecydowanie najlepszy traf w tym roku jak dla mnie i to jest chyba moja pierwsza paczka, której cokolwiek zarobiłem, jeżeli chodzi o te z podglądem. I słuchajcie, jeszcze wracając do tego, co my teraz aktualnie, jutro zaczynamy event z europejskich pucharów kartami live. Będzie naprawdę wielki pack opening, ponieważ paczek, które mam aktualnie uzbierane, jest mnóstwo. Nic nie odbierałem praktycznie jeszcze. Paczka 10 zawodników 83+, dwóch zawodników 81+, ale to są gorsze. Tutaj mam jeszcze kilka, jakieś player piki, więc naprawdę tych paczek, wszystkie te paczki, które tutaj mam, jak tutaj jeszcze paczka za 45 tysięcy za asysty, to jest paczka za 50 tysięcy za strzały, za gole. Jest tych kilka paczek jeszcze tutaj do odebrania, więc naprawdę liczę, że coś fajnego uda się jutro trafić. Mam nadzieję, że pierwszą kartę eventową. I słuchajcie, jeszcze wracając do tego, tak wygląda aktualnie mój zespół. Kilka kart tutaj używam jeszcze do zadań z Ligi Hiszpańskiej Kobiet, ale karty ewolucyjne, które mi najbardziej chodzi w tym momencie, żeby wam pokazać, które zrobiłem, jest to Danjuma 83, jest to Ansu Fati na 85, który jest absolutnie fantastyczny i myślę, że spokojnie do grudnia mi ta karta wystarczy. I jest to na środkowej obronie Diop, który też naprawdę wygląda fantastycznie, ale trafiłem dzisiaj dwóch środkowych obrońców, których chyba niestety będę musiał wymienić właśnie za Diopa. I na sam koniec odcinka, oczywiście bez paczki to nie zakończenie, więc jakąkolwiek paczkę sobie jeszcze odbierzemy tutaj. Myślę, że tych dwóch zawodników 81+ i tą paczką sobie dzisiejszy odcinek zakończymy i będziemy się widzieli jutro w nowym evencie z europejskich pucharów. Jak możecie, zostawcie lajka, jak nie, subskrybujcie kanału, zaskrujcie, piszcie, jeżeli robiliście hybrydy jakiekolwiek i co udało wam się trafić w paczkach właśnie za nie. Ostatnia paczka dzisiaj 81+, dwóch zawodników, jest Holandia, SPD
Czy to będzie De Jong? Niestety nie. 83. Nie mam pojęcia, kto to jest. Także to było tyle i widzimy się jutro. Na razie.